Kiedy mówiliśmy o problemach, jakie przeżywają różne branże w, w naszych niepewnych czasach, nie wspomnieliśmy o jednym o braku pracowników. Na ile ten problem dotyka Was, i czy przy wszystkich nieszczęściach związanych z wojną napływ uchodźców z Ukrainy nie jest jakimś, przynajmniej tymczasowym rozwiązaniem, przynajmniej w Polsce? Ja myślę, że tu mamy dwa aspekty. Jeden to jest dostępność pracowników, powiedziałabym, w fabryce, a drugie to jest jakby dostępność w ogóle talentu na rynku polskim czy w ogóle na rynku europejskim. Jak zaczniemy od tej drugiej kwestii, to jest to w tym momencie rynek pracownika. Jakby możliwości, które pracownik posiada, aby znaleźć sobie pracę na rynku, są bardzo duże. Oraz to, że mieliśmy pandemię, jakby otworzyło możliwości pracy zdalnej. W związku z czym wiele osób z wysokim potencjałem, wysokimi kompetencjami na rynku polskim może również pracować dla firm zagranicznych, kompletnie nie przemieszczając się, nie przeprowadzając się, będąc dalej w swoim ukochanym miejscu zamieszkania albo mieszkając w Bieszczadach, jakby pracując dla koncernu czy, czy firmy. W Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w Londynie. W związku z czym to takie wyzwanie, jak przyciągnąć talent i zainteresować ludzi, aby do nas dołączali, jest, jest bardzo duże. No i myślę, że to są takie trzy elementy, na które pracownicy zwracają uwagę. Jedno to jest kultura organizacyjna, która wiąże się, jakby po pierwsze, z wolnością, my dajemy dalej możliwość takiego powiedziałabym, ruchomego czasu pracy. Oraz pracy, zarówno z domu, jak i pracy z, z biura. Drugie, bardzo silne nastawienie na rozwój, tak, czyli udostępniania pracownikom szkoleń, ale też szkoleń mocno indywidualnych. Bardzo przeszliśmy z takiej perspektywy szkolenia w pokojach zamkniętych, też bym powiedziała tylko. Um, opcji i, i jakby uczenia pracowników e, na podstawie przygotowanych tematów, a bardzo mocno skupiamy się na, dos, na jakby udostępnianiu pracownikom e, formy coachingu, gdzie to są jakby indywidualne sesje, na podstawie których oni o, rozwijają sobie potrzebne indywidualne umiejętności, szczególnie tak zwane te umiejętności leadershipowe. Jeżeli, jeżeli o to chodzi. Jeżeli chodzi o dostępność pracowników, powiedziałabym fizycznych, również jeżeli chodzi o fabryki, mamy takie same wyzwanie jak wszyscy. Tych pracowników absolutnie brakuje, pensje idą znacząco do góry i myślę, że napływ jakby tutaj pracowników z Ukrainy częściowo rozwiąże ten problem. Natomiast ja myślę, że my dużo mocniej w ogóle od strony też takiej legislacyjnej powinniśmy pomyśleć, jak być może otworzyć się jeszcze na inne rynki i umożliwić takim pracodawcom jak nam, jakby zatrudnianie pracowników yy, pochodzących z kompletnie innych krajów. Wracając na chwilę do menadżerów, jest jakiś menadżer. Hańca na wysuniętej placówce w Bieszczadach, bo zastanawiam się nad źródłem tego akurat przykładu. Jakby nie, nie, akurat jakby pewnie osobiste marzenie no mieszkać, w, mieszkać się w Bieszczadach. Nie, to myślę, to jest jakby taki przykład. Natomiast mamy wielu pracowników, którzy pracują zdalnie z wielu lokalizacji. Oczywiście nie każdego zawodu da się wykonywać zdalnie, tak jeżeli chodzi, nie wiem, o dział sprzedaży, czy też nawet marketingu, wielokrotnie kontakt z półką, z produktem, z konsumentem, jest jakby potrzebna obecność. Natomiast wiele funkcji globalnych, regionalnych, centralnych, IT, supportujących, prawnych, one w tym momencie mogą być jakby w każdym miejscu na świecie. Pani prezes, <coughs> Kraft Hand jest jednym z największych producentów żywności na świecie. To jest tam... Trójka, piątka, w zależności kto jak liczy. Natomiast no, to jest potężny organizm. Yy, żeby tylko oddać trochę skalę, to jest 80 fabryk, yy, 5 tysięcy dostawców, 40 tysięcy pracowników. Jak, ważne, jak ważna jest Polska w tej, tej ogromnej układance całego, całego koncernu? No i ewentualnie by Pani się podzieliła z nami, jak się, yy, jest Pani podzielona za ten polski biznes, jak się, jak, jak się pracuje będąc częścią tak potężnej korporacji? Ja myślę, że jak każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, natomiast to, co na pewno daje nam taka globalna skala i perspektywa, no jest niesamowite zaplecze, tak? Po pierwsze zaplecze działu RD, które jakby jest gigantyczne. My mocno teraz się skupiamy na tym, aby mieć też takie zlokalizowane jednostki RD na poziomie krajów. Które jakby współpracują z tym, z tym regionem, skupiają się bardziej na lokalnym konsumencie. Natomiast no, wiele tych rozwiązań innowacyjnych, czy rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, no to, to są lata pracy i lata inwestycji po stronie, bym powiedziała, korporacji, koncernu, globalnej firmy, em, które myślę, których myślę, nie moglibyśmy zrobić samodzielnie jako, jako rynek polski. Więc dostęp do tego zaplecza RD to jest jedną z takich rzeczy, którą bardzo sobie. Cenie. Drugą na pewno, o której już wspominaliśmy, no to jest ta um, globalizacja łańcucha dostaw, tak, od strony właśnie dostawców, jednak dostępność i praca z globalnymi dostawcami, zakup, zakupy wolumenów, które są. Kilkukrotnie większe niż wolumeny tylko na rynek polski. Również daje nam tutaj pewnego rodzaju benefity, jeżeli chodzi o dostępność tych produktów, ale również um, i o cenę. Tak? Myślę, że też bardzo duże zaplecze e, wiedzy, szkoleń. Ja osobiście, na przykład, firma wysłała mnie na półtora roczne szkolenie, niestety online, w związku z pandemią, e, ze Stanford University, tak? gdzie pracujemy jakby z największymi uniwersytetami. Świata. My wysyłamy naszych polskich pracowników na, na treningi czy na szkolenia kilkumiesięczne, również w formie częściowo online, częściowo osobiście, na przykład z uniwersytetami w Australii. Jakby nie mielibyśmy pewnie dostępu, czy też być może nawet funduszy do zap takiego zaplecza, gdybyśmy nie mieli jakby tej współpracy, powiedziałabym, globalnej. No minusem oczywiście jest zawsze polityka międzynarodowa, ale z drugiej strony <laughs> myślę, że każdy może się do niej w którymś momencie e, przyzwyczaić i pewnie jakaś forma e, e, takiego bym powiedziała podejmowania decyzji, gdzie gdy jest to jedna jednostka, bardzo lokalna, prawdopodobnie ona jest szybciej w stanie podejmować pewne decyzje w stylu na przykład inwestycyjne versus u nas, gdzie to jest bardzo mocno związane z procedurami i pewnie zajmuje chwilę dłużej niż e, w Lokalnej, powiedziałabym firmie. Na koniec chcielibyśmy zapytać o plany, ale w związku z tym, co pani teraz powiedziała, to ja zmienię trochę to pytanie, bo mnie ciekawi, pytanie o plany oczywiście pozostaje aktualne, ale mnie ciekawi, czy to są plany e, specyficznie lokalne w Polsce, czy to są, e, czy, czy, czy planem jest po prostu przełożenie globalnych planów na rynek polski? Na ile państwo mogą sami kreować swoje cele, wyznaczać sobie, sobie cele do osiągnięcia i co jest ewentualnie takim celem, czego jeszcze do tej pory nie udało się zrobić, a bardzo byście chcieli, nie wiem, zostało odsunięte przez pandemię na przykład. Ja myślę, że to jest zawsze takie połączenie, powiedziałabym, celów globalnych i celów regionalnych. Jeżeli chodzi o strategię, to ona jest rozwijana, szczególnie dla marki Pudliszki, kompletnie lokalnie. Tak jakby tutaj decyzyjność jest kompletnie po stronie, powiedziałabym, biznes unitu polskiego. Od y, najmniejszych y, decyzji związanych y, z suplajem, grafiką, strategią marketingową i komunikacyjną, długoterminowe plany związane nie wiem z profitowością i jakby kierunkiem marki. Jeżeli chodzi o kierunek jakby Heinz'a, to one są bardzo mocno dyskutowane, dlatego że jest to rynek, jest to marka globalna. Ten konsument się przemieszcza i on by chciał mieć bardzo podobny Wizerunek tej marki, czy też rodzaj produktu, niezależnie od tego, czy jest dzisiaj w Chinach, czy jutro w Stanach Zjednoczonych. Więc ja myślę, że to jest taki balans między um, tym, co my możemy zrobić lokalnie, a tym, co jakby chcemy zapewnić konsumentowi, który akurat tą marką globalną jest zainteresowany i poszukuje, aby ona była taka sama w każdym miejscu, gdzie się znajduje um, na świecie. Dzisiaj... Zapytać, bo może już nie będzie lepszej okazji. W Polsce są pudliszki, na świecie jest Heinz, Ale czy podniszki są też poza Polską, gdziekolwiek? Tak, sprzedajemy je na rynek, na rynki europejskie, Europy Centralnej, hmm. również Ukrainę oraz w uk Natomiast głównym konsumentem jest Polonia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pani Marta Pilczuk, dyrektora zarządzająca Kraft Heinz Polska, była gościem gabinetu spożywczego. Dziękujemy również Państwu, Michał Siwek Dziękuję uprzejmie. I Wojciech Szalonk. Do zobaczenia następnym razem.